Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Draconicus i zapraszam na kolejną grę na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy, robimy odcinek zajawki tygodnia i przedstawiam wam grę pod tytułem The Inquisitor. I Inquisitor, bo tak brzmi to w oryginale. Ja Inquisitor, jest to gra na podstawie treści Jacka Piekary. Jego serii powieści pod tytułem właśnie Ja Inkwizytor. Jest to gra, której mocno opierająca się na tematach religijnych. W kwestii takiej, że według historii w tej grze i w książkach Jezus nie umarł na krzyżu, tylko w gniewie wstąpił z tego krzyża i zniszczył heretyków, którzy go oprawiali. No i od tego czasu na świecie rządzi święta inkwizycja, która ściga demony, czarownice. Dostała specjalne moce od Boga i my jesteśmy właśnie jednym z przedstawicieli tej inkwizycji. Jako inkwizytor Mortimer Marderin walczymy w służbie zła. Książki Jacka Piekary są moim zdaniem bardzo fajne. Przeczytałem wszystkie. Warto zajrzeć do tego tytułu i jak tylko wyszła ta gra, a właściwie jeszcze nie wyszła, bo jest to demo tej gry. Gra ma wyjść dopiero w lutym 2024. Od razu sobie ściągnąłem to demo i wam je zaprezentować, bo myślę, że będzie ciekawa rozgrywka w tej grze, zwłaszcza jeśli dla ludzi, którzy znają fabułę książek. Gra jest polskiego studia, małego polskiego studia, ale patrzyłem na parę gameplay, wygląda w miarę fajnie. No, ma trochę drewniane jeszcze mechaniki, ale myślę, że z czasem to się będzie poprawiać. Nie przedłużając, zacznijmy sobie. Więc mamy taki ekran startowy, no i czytamy. Witaj w naszym demo, Inkwizytorze. Za chwilę przekroczysz bramy Königstein. Wiedz, że nie przysłano cię tu bez powodu. Miasto skrywa mroczną tajemnicę, którą odkryć może jedynie ktoś taki jak ty. Niezłomny inkwizytor w służbie Bogu. Twoja misja rozpocznie się na rynku. Poznasz tam podstawowe metody prowadzenia śledztwa. Doświadczysz też pierwszego starcia, w którym stawką będzie twoje życie. Czeka na ciebie jarmarczny turniej i wiele pytań, na które nie dało, łatwo będzie znaleźć odpowiedzi. Nie zwlekaj zatem. Podejmij wyzwanie już teraz. Jeśli spodobał ci się czas spędzony w Königstein, możesz dodać Inkwizytora do listy życzeń. No i tutaj jest zaproszenie, żeby czekać na pełną wersję gry. Więc tak, dajemy nową grę. Myśleli, że mają Chrystusa w garści. Myśleli, że mogą zrobić z nim, co zechcą. Okaleczyli go więc i przybili do krzyża. Śmiali się, gdy powiedział, że dosięgnie ich jego zemsta. Lecz on dotrzymał słowa. Ziemia, po której stąpali, spłynęła krwią. Miasta, w których mieszkali, pochłonął ogień. Widząc swą klęskę, ukryli się pośród wiernych. Myśleli, że będą bezpieczni. Byli jednak w błędzie. Ich tropem ruszyli niezłomni inkwizytorzy. Mistrzowie w dostrzeganiu niuansów i znaków. Heretyków nawracali słowami pisma. Ogniem rozprawiali się z wiedźmami. Na parę nabijali podstępne wampiry. W imię Chrystusa i ku jego wiecznej chwale.
Świetnie zrobiony początek. Świetnie grafiki. Jestem Bertram, kapitan straży. Mortimer Maderi, mistrz inkwizytor w służbie biskupa Hezro. Otrzymaliśmy list ze świętego oficjum. Przyznam szczerze, że dziwi mnie nieco cel waszej wizyty. Nie wierzę, żeby w naszym mieście ukrywał się wampir. Od dawien dawna nie widziano żadnego w tej okolicy. Myślę, że od ponad 100 lat. Nie znaczy to, że go tu nie ma. To prawda. Dlatego ja i moi ludzie wam pomożemy. Oczywiście na miarę możliwości. Dziękuję, kapitanie. Wykonuję rozkazy burmistrza. Jemu należą się podziękowania. Jeżeli chcecie przekazać je osobiście, idźcie na jarmark. Burmistrz prowadzi tam dziś kwestę. Moi ludzie wskażą wam drogę. Teraz wybaczcie, muszę sprawdzić posterunki przy innych bramach. Miałeś rację. To naprawdę inkwizytor. Mówiłem ci. Zauważyłem inkwizytorskie signum. Tylko oni je noszą. Rakasz psia jego mać. Zamknij się, bo wpędzisz nas w kłopoty. Opcje do wyboru. Ale jeszcze chciałem na wstępie coś powiedzieć. No, ten wstęp był naprawdę świetny. Świetne grafiki, przede wszystkim świetnie zrobiony dubbing. Naprawdę taki mrocznie inspirujący. Jeśli cała gra będzie w ten sposób wyglądać i tak będą napisane dialogi i teksty, to naprawdę będzie świetna. Ale teraz już mamy pierwsze wybory. Więc nie udawajmy, że nie słyszeliśmy, co powiedział. Jak mnie nazwałeś? On nie chciał was urazić, mistrzu. Wcale tak nie myśli. No i czy ciągniemy to dalej, czy będziemy starali się załagodzić? To znieważa inkwizytora, znieważa święto oficjum. O sprawie dowie się kapitan. I to on wymierzy wam karę. Nie mówcie mu, mistrzu. Kapitan wyrzuci mnie ze straży. Przebaczcie. Błagam was. Przecież mamy dziś święto Chrystusa Triumfatora. Namawiasz inkwizytora do popełnienia grzechu miłosierdzia? Proszę, zrobię dla was wszystko. Wszystko? Przysięgam na połamany krzyż. Kapitan wspomniał, że w mieście odbywa się jarmark. Gdzie dokładnie? Na rynku głównym. Z łatwością traficie. Patrzcie jeno na rzezimieszków. Kurwie syny kręcą się ciągle przy straganach. Wiecie coś o wampirze? Podobno jeden krąży po okolicy. Ja tam nic nie słyszałem. A ty? Ja też nie. A co ze mną? Znajdę cię, gdy będzie trzeba. Sprawdzę wtedy wartość twojej przysięgi. Okej. Święto Chrystusa Triumfatora. Na rynku trwa roczny jarmark, z którego słynie Konigstein. Pewnie sprawdzę, czy jest tak okazało, jak powiadają. Przy okazji zamienię kilka słów z burmistrzem. Mamy zadanie.
Okej. Tam mamy iść. Troszkę przycina. Kapliczkę. Za uświęcanie środków, które prowadzą do celu. Dziękuję ci, panie. Kapliczki będą ważnym elementem naszej gry. Wystarczyłaby pewnie modlitwa. Nie należy jednak odrzucać okazji do rozmowy z Bogiem, jeśli się takowa nadarza. Na gwoździe dziernie. Ukradł mi Szesken. Przeklęty gówniarz zwiał. Trudno. Dorwę go innym razem. Nie przejdziemy. Kłóca. Musimy szukać innej drogi. Już czuję, że chyba zawaliłem z tym. Pościgiem, bo tak to ujmę. Na rynku. Blokowane przejście. Czy nam nie zablokowało to dalszej drogi? Nie udało się nam ten pościg. Czy nam to zapisało, ale sobie sprawdzimy. Najwyżej przejdziemy jeszcze raz ten fragment. Myśleli, sobie przewiniemy. Myślę o. Już to oglądaliśmy. Mortimer Mady. Miałeś rację. To naprawdę. Zamknij się. Prowadźmy dialogi tak samo. Kto z nieba. Na ma. Proszę. Kapit na rynku. Wiecie. Też nie. Dobra, przebrnęliśmy przez ten sam fragment. Co? Znajdę. No i jeszcze raz będziemy musieli to przebrnąć. Modlitwę sobie darujemy. Kapliczkę też. Chrystusowi wystarczyłaby pewnie modlitwa.
Nie należy jednak odrzucać okazji do rozmowy z Bogiem, jeśli się ta koła nadarza. A i teraz trzeba będzie bardziej uważać. Na gwoździe i ciernie. Ukradł mi Szesken. Przeklęty gówniarz zwiał. Trudno. Dorwę go innym razem. Udało nam się przedostać na tą część miasta. Więc idźmy na ten rynek. Ty święto Chrystusa, Triumfatora! Kółeczko z nami zrobiliśmy. Teraz się damy zaledwie z powrotem przejść. Znikły te miejsca, w które musieliśmy tutaj przeskoczyć. Więc wchodzimy na rynek. Ekrany ładowania są naprawdę bardzo kunsztownie wykonane. To nie jest to najwyższej jakości grafika, jaką mamy teraz w grach, ale jest bardzo klimatyczna. Wszystkich śmiałków, którzy nie stroją od wyzwań. Trwa turniej, w którym każdy może walczyć o względy królowej zeszłorocznej maskarady. Wygrany dostąpi zaszczytu zabawiania naszej pięknej Liliany na paradzie przybierańców, która zgodnie ze zwyczajem rozpocznie się po jutrzejszych nieszporach. Każdy może spróbować swych sił. Opłata wpisowa to tylko jeden srebrny anioł. Sięgnijcie do sakiewek! Zebrane fundusze przekażemy na budowę pomnika Chrystusa Triumfatora, który swą wielkością i majestatem przyćmi tandetę ze Świbus. No proszę, sam inkwizytor zaszczycił nas swoją obecnością. Cieszę się, że was widzę, mistrzu. Jestem Guido von Herzen, burmistrz miasta. Miło mi was poznać, burmistrzu. Jak was zwą, mistrzu? Mortimer Madredin. Mortimer. Zapamiętam. Rzadko widujemy wysłanników świętego oficjum. Mam nadzieję, że Bertram przywitał was jak należy. To stary, zasłużony wiarus.
Czasem jest bezpośredni i obcesowy. Nie znam jednak lepszego żołnierza. Zachował się jak na dowódcę straży przystało. Nie przyniósł wam wstydu. Doskonale. Później chętnie zamienię z wami słowo. Teraz jednak muszę zająć się kwestą i turniejem. Chciałem jedynie podziękować za zaoferowanie pomocy w schwytaniu wampira. Jeżeli naprawdę chcecie mi podziękować, weźcie udział w turnieju. Połączycie przyjemne z pożytecznym. Nie powinienem tracić czasu na próżną zabawę, ale skoro stawką jest budowa pomnika Chrystusa Triumfatora, wpiszcie mnie na listę. Ależ się cieszę. Pozostali uczestnicy turnieju wyglądali na nudziarzy. Ty jednak jesteś inny. Od razu to wyczułam. Cóż, ma się w sobie to coś. Jutro będziesz królem świątecznej maskarady, co oznacza, że musisz mieć stosowne przyodzienie. Niedaleko stąd znajdziesz kupca, który handluje strojami. Kup jakiś kostium lub chociażby maskę. Zaszalej, ja też zrobię zakup. Zobaczymy się później. Typowy Mordimer z książek. Nie przepuści żadnej kobitce. I to jego cięte riposty. Starczy kukiełkowy. Po dotarciu na Golgotę, dowodzący legionistami Centurion spojrzał na Jezusa, mówiąc: wskakuj na krzyż, który dla ciebie ustawiłem! Jezus wykonał polecenie. Nie chciał bowiem, by praca Centuriona poszła na marne. Nie zagrzał jednak długo miejsca na krzyżu. Strasznie tu niewygodnie. Brakowało mu swobody. Złamał więc patibulum i zeskoczył na ziemię. Zniszczyłeś mój piękny krzyż! Biada ci! Centurion rzucił się na niego z mieczem w dłoni, ale Jezus nie pozwolił mu zadać ciosu. Kto krzyż stawia, ten od krzyża ginie. Chwycił złamane ramię krzyża i uderzył pierwszy. Cesarz Tyberiusz wpadł w złość, gdy się o tym dowiedział. Postanowił osobiście rozprawić się z Chrystusem. Zabiłeś mojego wiernego sługę. Zapłacisz za to głową. Przysięgam. Oto twoja zapłata. Jezus chwycił miecz Centuriona i skrócił Tyberiusza o głowę, czyniąc zadość słowom jego przysięgi. Cesarz nie powiedział wszak, że Chrystus miał zapłacić własną głową. Umarł cesarz! Niech żyje Jezus Triumfator! Nasz Pan! I wiekuisty Król! W ten sposób Chrystus zasiadł na tronie cesarstwa. Macie dużo tego typu wstawek, więc od razu ostrzegam osoby, które są wrażliwe na takie przedstawienie historii. To jest mocno kontrowersyjna gra. Zresztą książki też, więc trzeba podejść do tego naprawdę z otwartym umysłem. Mamy naukę walki. Nareszcie jakiś przeciwnik. Zaczynałem już rdzewieć. Dobrze. Okej, z kontrolem się blokuje. Miałeś zrobić zasłonę. Ciężki atak. Aha, czyli trzeba przytrzymać. Jeszcze raz!
Dzięki spacją. Okej. I to niby miał być unik? Skup się! Dobrze! Excellent! Mara trochę wariuje przy walkach. Kontra, to tak się prawda. Kontrolem, kontra. Okej. Patetik. No, 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 Danko! Oh, putain! Non, 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 encore! Pourquoi ça, quoi? Pof, touche! Jeszcze raz. No, 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 Danko. No, 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 Danko. Wystarczy. Czas na prawdziwą walkę. Sacré bleu. Masz już dość. Rzadko spotykam lepszych od siebie. Dałeś mi cenną lekcję. Dziękuję. Dobra, walka odhaczona. Lecimy dalej. Ławeczka jakaś. Okej, to podsłuchujmy sobie. Zazdroście mi tego jegomościa. Podobno naszczał po pijaku na buty jego ewidencji. Dobrze, że mu do nich nie nasrał, bo skazaliby go za to na tortury. Nie widział. A był tu przed chwilą. Szczerbatego Dietera? Nie widziałem go. A był tu przed chwilą. O, nawet mąka się z niego obsypała. Widzieliście, jakie Helga ma bimbały? No pewnie. W życiu takich wielkich nie widziałem. Podobno lubi się chędożyć, ale tylko po hiszpańsku. Czyli jak? No bo ja wiem. Nigdy nie byłem w Hiszpanii. Pewnie trzeba ją chwycić jak byka za rogi. O, ten humor tutaj to naprawdę będzie coś mega. Dobra, wykonajmy parę zadań na jarmarku, skoro nam wiszą. Bo i
przejrzyjmy też ten rynek. Przyszliśmy, weźmy tą stronę. Tam coś pokazuje? A. Co ci się stało, chłopcze? A co? Nie widać? Przy rynku napadło na mnie trzech zbirów. Obili mi mordę, a potem ograbili. Namiec pana! Co ty tu robisz? Wszyscy cię szukają! Nie mam mąki, panie. Okradli mnie w drodze na rynek. Zabrali pieniądze i worki. Wzięli nawet starą taczkę. W ciurności! Oby tych kurwik synów do cna obesrało! Wybaczcie wulgarny język, mistrzu. Człowiek robi coś dla miasta. Cele ma nawet szczytne, ale wszystko to na nic. No trudno. Ej. I tu są te atrakcje. Obrazki, walka, ten sam gówniarz, który mnie okradł. Kostiumy ladacznic z dalekiego Orientu. U mnie najprawdziwszy złodziej! Tam pobiegł! Ukradł mi sakiewkę! Tam jest. Smarkacz cuchnie z gniłymi rybami. Ależ się babsko wyperfumowało. Straciłem przez nią trop. Przestał śmierdzieć? Mam cię! To nie on! Puść mnie! Słyszysz, to boli! Najpierw pokaż, co masz w ręku. Wiem, że wyciągnęłaś to z kosza mieszczanina. To tylko jabłko. Jak masz na imię? I gdzie są twoi rodzice? Jestem Amelia. Moi rodzice i rodzeństwo nie żyją. Wszyscy zmarli 2 lata temu na chorobę plamistą. To niby... Kto się tobą opiekuje? Nikt. Nie potrzebuję niczyjej opieki. Sama potrafię o siebie zadbać. Kradnąc? Byłam głodna. Byle czym nie napełnisz brzucha. Co ze mną zrobisz? Oddasz w ręce straży? Bądźmy miłosierni. Oddaj jabłko i zmykaj. I nie mów, że je ukradłaś. Powiedz, że wypadło z kosza. Tak będzie lepiej. Zmykaj już i się najedz. Nie by się starali postąpić tak, jakby postąpił Mordimer. Potrafił być miłosierny.
mamy coś. O. Musicie unieść pal, przenieść go w pozycji pionowej na koniec białej linii, a potem włożyć w znajdujący się tam otwór. Jeśli wypadnie wam po drodze z rąk, będziecie musieli zacząć od nowa. No to spróbujmy. Nie, to pomyliłem przyciski. Wygląda na to, że brakuje wam krzepy. Czyżbyście nie jedli śniadania? Jeszcze raz. Kurde, mylą mi się przyciski. Musicie się bardziej postarać, mistrzu, bo na razie kiepsko wam idzie. Jeszcze raz, teraz powinno się udać. Kurde, za wcześnie. Nie przejmujcie się, mistrzu. Spróbujcie raz jeszcze. Już fajny tekst przynajmniej poleciał. Jeszcze raz. Się udało. W końcu. Zgaduję, że skarbiec miejski świeci pustkami, skoro osobiście prowadzicie kwestę. Nie, mistrz Matterlin. Aż tak źle nie jest. Świąteczny turniej i zbiórka pieniędzy są tu po prostu starym zwyczajem. Niestety mieszkańców Königstein zaczyna dotykać ubóstwo. Coraz mniej śmiałków bierze udział w zabawy. Cel mamy w tym roku szczytny. Nie jestem jednak pewien, czy zebrane fundusze pokryją koszty jego realizacji. Kardynał z pewnością wspomoże was finansowo. Chodzi przecież o budowę pomnika Chrystusa Triumfatora. O, naiwny mordzieżu. W to wierzyć. Niestety hojność jest dla jego eminencji równoznaczna z rozrzutnością. Dobra, następny cel. Mam jakąś notatkę.
Okej. Hej, dzieciaki. Słyszałyście jakieś plotki na temat wampira? Wampiła? A co to takiego? Taki potwór! Babcia mówiła, że ma długie zęby i potrafi latać! I lubi pić krew! Krew? A po co? Żeby długo żyć! To może mój dziadzio jest wampirem? Ma już... czekaj... 100 lat! Co się śmiejecie? W tej wypowiedzi mi się przypomniał taki kawał. Związany ściśle tematycznie z tą grą. Jak to było, jak Jezus po prostu skazany przychodzi. Pod strażą do tego ziemiężcy i pyta się, kim ty jesteś, by mnie osądzać? Piłatem. Kałaibów? Dobra. Jeszcze mamy igłę w stogu siana. Tutaj coś jest. Do sprawdzenia. Inkwizytor. Ciuszki. Witajcie, mistrzu inkwizytorze. Czym mogę wam służyć? Inkwizytor. Tośmy bracia w profesji. Jestem Roland. Mistrz mało dobry. Mortimer Madderdin, licencjonowany inkwizytor biskupa Heshezronu. Gdybyś chciał pomocy, wstąp do lochów. Mam tam kilka zabawek, które z pewnością ułatwią ci robotę. No kupcze, straciłem już zbyt wiele czasu. Znajdzie się tu coś dla kata? Oto maska i strój wesołego kata z Tianą. Tego ona postać w książkach. Zapadł się pod ziemię? Diabłem był. Tylko diabły pod ziemię wciągnęły. Pewnikiem w piekle teraz tańcuje. Co za bzdury! Precz stąd, bo porachuję wam kości! Jakim cudem maska wesołego kata z Tianon znalazła się na straganie kupca? Popatrz no, inkwizytorze! Przepiękna, nieprawdaż? Wizja. Coś tam wykopał, przyjacielu. Dawno nie miałem wizji. Dlaczego Chrystus zesłał mi ją akurat teraz? Co chciał mi powiedzieć? Co z tobą, inkwizytorze? Czyżby odebrało ci mowę? Obstawiam, że zamarzyło ci się kupić kostium wesołego kata. Ale nic z tego. Byłem pierwszy. Przeklęty rzeźnik. Zapłacił złotem, które dostał od ściętego dziś więźnia. Widziałem, jak biedak dał mu monetę, prosząc o gładkie cięcie. Jak to? Przecież ściął go dopiero za trzecim razem. Rzeźnik lubuje się w okrucieństwie. Podobno zwolniono go za to ze stanowiska nadwornego kata. Lepiej odebrać sobie życie, niż wpaść w jego ręce. Skąd wziąłeś maskę i strój wesołego kata z Tianon? Znałem go.
Wiem, że uważał kostium Trefnisia za haniebny symbol wynaturzenia. Dlatego go ukrył. Nikt nie wiedział, gdzie. Ja kupiłem, panie. Gdzie? I od kogo? Gadaj! Sprzedała mi go pewna staruszka. Spotkałem ją przypadkiem na gościńcu w lesie. Widziałem, jak jej pies wykopał strój wesołego kata. W przeszłości widywałem go wiele razy, więc od razu rozpoznałem maskę. Uczciwie zapłaciłem. Drań coś ukrywa. Czuję to. Też mamy. Spójrz, inkwizytorze, zrobiłam pożytek z twojego srebrnego anioła. Kupiłaś psa zamiast jedzenia? Zobaczyłam go na straganie z maskami. Syn kupca strasznie się nad nim znęcał. Nie mogłam przejść obojętnie. Podobny do kundla z wizji. Jak się wabi? Nie wiem. Nie dałam mu jeszcze imienia. Może przyjaciel? Tak. Pasuje do niego. I chyba mu się spodobało. Co ty na to, przyjacielu? Dobrze się nim opiekuj, Smarku. Nie martw się, inkwizytorze. Będzie mu ze mną dobrze. Chodźmy, przyjacielu. Nie myliłem się. To pies z wizji. Ciekawe, w jaki sposób trafił na stragan kupca. Może dowiem się tego w nieświecie. Ej. Tam coś mamy. Jeszcze jest. W sianie jest ukryta igła. Musicie ją znaleźć. Ciekawe, w którym stogu? Możecie użyć narzędzi, które leżą na stole. Kretyńskie zadanie. Co tu wybrać? Aleksander Wielki nie męczył się z rozplątaniem węzła gordyjskiego. Tylko go przeciął. Mam poszatkować siano mieczem? Zwariowałeś, czy co? To tylko stuk siana. Nie cackaj się z tym. Świeci słońce. Użyj... A ty czego tutaj szukasz, co? Wynoś się, ale już. No, skoro świeci słońce, no to... palmy to siano. Ha, Smarkula miała pewnie na myśli lupę. W sumie racja. Najprościej będzie spalić ten przeklęty stuk. Jest. Dobra, następny punkt. Mamy się udać do nieświata. To
To mamy już godzinę. Prawie. Więc to... Dzisiaj sobie zakończymy w tym miejscu. Ale powiedzcie, czy chcecie zobaczyć dalszy ciąg tej historii? Jeśli tak, to zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek z jego. Jeśli chcecie zobaczyć całe demo, zobaczyć do końca, co tu się będzie działo. A później będziemy czekać na pełną grę i na pewno nią zagramy, bo mi się gra podoba bardzo. A co prawda wiele nie dociągnieć, to sterowanie jest trochę takie drętwe. Ale miejmy nadzieję, że poprawią. Walka też trochę drętwo wygląda. No ale... Myślę, że zagramy sobie jeszcze w to. I ukończymy to demo. Miasto jest naprawdę duże. Jak na demo jest to bardzo rozbudowane. Demo. W każdym razie... Dzięki za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o tym tytule. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Po południu pewnie zagramy sobie w Timberborna. A jutro pojawi się kolejna zajawka. Chyba, że będziecie chcieli i w komentarzach dacie znać, że chcecie zobaczyć dalszy ciąg tej gry, no to bo oprócz zajawki pojawi się zamiast Timberborna tym razem z tej gry gameplay. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.